Cześć, z tej strony Janek. Zapraszam Was na kolejny odcinek iSpot High Five. Dzisiaj opowiemy Wam trochę o grubym sprzęcie, czyli o Apple'owskich MacBookach. Zapraszam. Wielu naszych klientów i sympatyków marki Apple czekało, aż Apple wypuści zupdate'owane nowe modele MacBooka Pro 13 cali. Nastąpiło to w maju 2020 i dzięki temu te modele dołączyły do komputerów, które mają już nową klawiaturę Magic Keyboard, która była instalowana już w MacBookach Pro 16-calowych od końca zeszłego roku. Okazuje się, że Apple wyraźnie słucha, co konsumenci, klienci, my przekazujemy, jeżeli chodzi o różne funkcje albo ulepszenia, które powinny się pojawić w nowych laptopach. I dlatego konstrukcja wspomnianego wcześniej Magic Keyboard jest już nie motylkowa, jak w poprzednich modelach, ale jest to klasyczna, wyspowa, bardzo wygodna klawiatura z nieco wyższym skokiem, z osobnym klawiszem Escape w przypadku MacBooka 16, o co prosiło wielu deweloperów i osób, które używają tego do różnych skrótów klawiszowych. Również ten nowy MacBook 16-calowy otrzymał większą baterię, maksymalną, jaką można wnieść na pokład samolotu, praktycznie każdej linii lotniczej na świecie, więc nie musicie się obawiać, że ten laptop nie będzie mógł z Wami podróżować, a jednocześnie jest to największa bateria, jaka jest możliwa do uzyskania i która zasili ten komputer na wiele godzin intensywnej pracy. Nowy MacBook Pro 13-calowy, który miał premierę w maju tego roku, otrzymał kilka usprawnień, o których również mówili użytkownicy i na które czekali. Ten model również ma ulepszoną klawiaturę Magic Keyboard, również otrzymał mocniejsze głośniki, również otrzymał lepszą wentylację, co bardzo ważne, ponieważ przy naprawdę intensywnej pracy modele 16 i 13-calowe Pro wymagają dobrego chłodzenia. Dlatego Apple zupełnie przeprojektowało chłodzenie i obecnie procesory mogą się kręcić jeszcze wyżej i dostarczać tak naprawdę mnóstwa energii do Waszych codziennych obowiązków i pracy. Wszystkie MacBooki Pro w obecnym line-upie sprzętów Apple'owskich posiadają oczywiście wyświetlacz Retina. 16-calowy model ma nieco rozciągnięty wyświetlacz w stosunku do tego, co było stosowane wcześniej w 15-calowym modelu. Natomiast nowa 13 ma klasyczny wyświetlacz Retina o świetnej rozdzielczości, świetnych kolorach i świetnej jasności do pracy nawet na zewnątrz czy w naturalnych warunkach oświetleniowych. Bardzo fajną nowością jest również fakt, że Apple do każdych swoich MacBooków Pro instaluje w tym momencie pamięć minimum 256 GB, czyli jest to dwukrotne powiększenie w stosunku do tego, co było w modelach zeszłorocznych. Pamiętajcie, że wybierając Wasz wymarzony sprzęt, możecie skonfigurować MacBooka Pro 13 aż do 32 GB RAM-u, a w niektórych wersjach 16 będzie standardem, natomiast w wersjach 16-calowych możecie zamówić nawet 64 GB RAM-u i to bardzo szybkiego RAM-u, więc nawet do edycji wideo w 4K czy nawet w większych rozdzielczościach będzie to wystarczające. Najnowsze 13-calowe MacBooki Pro występują również w wersji z najnowszą 10. generacją procesorów Intel. Są to te bardziej rozbudowane MacBooki Pro 13, które posiadają 4 porty Thunderbolt, czyli USB typu C. Też 4 porty znajdziecie oczywiście w 16-calowym MacBooku Pro. Te MacBooki, które mają 2 porty USB-C Thunderbolt, będą miały procesory 8. generacji, ale są oferowane w bardzo dobrych cenach. I pamiętajcie, że to również są procesory, które wystarczają do bardzo dużej ilości zadań. To, o czym bardzo dużo blogerów, osób, które wykonują wywiady z innymi osobami, wspominało, to to, że w nowych MacBookach przydałyby się mikrofony klasy studyjnej. I na całe szczęście Apple zdecydowało się umieścić takie jednostki w najnowszych MacBookach Pro, dzięki czemu możecie rzeczywiście zbierać dźwięk w sposób praktycznie profesjonalny. Dzięki za uwagę dzisiaj. To był kolejny odcinek iSpot High Five.
Mam nadzieję, że pokazaliśmy Wam wszystkie możliwości nowej gamy MacBooków Pro, ale jeżeli macie jakieś pytania, chcecie skonfigurować sprzęt typowo dla siebie, zapraszamy Was do salonów albo na naszą stronę internetową aespod.pl. Do zobaczenia.